5 zostało podzielone na części, z których każda jest jedną drugą całości. Ile otrzymano części? Tak postawione pytanie jest równoważne z pytaniem o wynik dzielenia 5 podzielone przez jedną drugą. I mamy do pomocy rysunek. Zatrzymajcie film i spróbujcie samodzielnie to obliczyć. Ile otrzymamy części, ile kawałków, jeżeli podzielimy 5 na części będące połówkami całości. Ok, zróbmy to ćwiczenie wspólnie. Mamy tutaj oś liczbową od 0 do 5. Zauważcie, że została ona podzielona na części, z których każda jest połową jedności. To jest pojedyncza taka część. Ile takich części, ile takich połówek potrzeba, żeby utworzyły one wspólnie 5? Dwie połówki tworzą jedność na osi liczbowej odcinek jednostkowy, a takich odcinków jednostkowych mamy stąd dotąd 5. Czyli od zera do piątki będzie tych połówek 5 razy 2, czyli 10. Możemy je policzyć. 1 połówka, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. 10 połówek składa się na 5 całości. Na odcinku o długości 5 odcinków jednostkowych na osi liczbowej albo 10 połówek składa się na liczbę 5. Możemy zapisać wynik. 5 podzielone przez jedną drugą równa się 10. 5 całości podzielone na kawałki o wielkości pół da w wyniku 10 takich kawałków. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Pytanie jest podobne. 3 zostało podzielone na części, z których każda jest jedną szóstą całości. Ile otrzymano części? Jeszcze raz zatrzymajcie film i spróbujcie sami dojść do rozwiązania. Ok, mamy do pomocy rysunek. Na rysunku mamy trzy całości, jedna, druga, trzecia, i każda z tych całości jest podzielona na sześć równych części. Każda z takich części jest jedną szóstą, szóstą częścią całości. To jest jedna szósta, to jest jedna szósta i każda z tych części to również jedna szósta. W takim razie mamy sześć jednych szóstych w jednej całości, takich całości mamy trzy, i w trzech całościach jednych szóstych jest sześć. 12 18. 18 takich małych części. Możemy wpisać wynik 18. Można też je policzyć po jednej, ale bez liczenia również ma to sens. Jeżeli weźmiemy 3 całości i każdą z nich podzielimy na szóste części, na takie małe kawałki, to każda z trzech całości będzie miała takich jednych szóstych sześć. Czyli razem w trzech całościach będzie ich 3 razy 6 czyli 18.